Stają mu włosy dęba. Krzyczy. To tak wygląda, siostry, wasze miłosierdzie? Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Witamy z miasta Krakowa. A o czym dzisiaj będzie odcinek? Otóż o tym, co zbulwersowało ówczesną XIX-wieczną Europę, a wydarzenie to miało miejsce tutaj. Otóż o tym wydarzeniu pisały wszystkie gazety. W Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, a szczególnie w Anglii i nawet w carskiej Rosji. To wydarzenie miało miejsce za murem po mojej prawej stronie i było jednym z wydarzeń, które spowodowało wielką rewolucję w Krakowie przeciwko duchowieństwu i kościołowi katolickiemu. Chciałem wam tylko powiedzieć, że od teraz regularnie, bo zdarzało się różnie, ale teraz regularnie, w każdy czwartek po odcinku na naszym kanale, specjalnie dla naszych wspierających, będą pojawiały się unikalne treści, jak podcast, reportaż, albo też ciekawy wywiad, rozmowa ze świadkiem historii. To specjalnie dla naszych wspierających. Jak sami widzicie, emitujemy 2 odcinki w tygodniu i to między innymi właśnie dzięki temu, że wspieracie nasz kanał. Ruszamy z odcinkiem History Hiking. Słuchajcie, wsparcie naszego kanału jest szalenie proste. Otóż pod każdym filmem znajduje się przycisk wesprzyj albo też link. Wystarczy wejść w przycisk albo kliknąć w link, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i po prostu wspierać kanał i korzystać z bonusów, które tam dostajecie. Od progu srebrnego macie dostęp do podcastów, unikalnych reportaży, a także rozmów ze świadkami. A teraz czas na kolejny odcinek History Hiking. Dzisiejsza historia będzie o zwykłym człowieku, dlatego że historie zwykłych ludzi są dla nas najbardziej interesujące. A taka historia właśnie o zwykłym człowieku, o Barbarze Ubryk, która nie była księżniczką, nie była szlachcianką, nie dokonała jakichś wielkich czynów wojennych czy też odkryć. Była zwykłą kobietą, która urodziła się w 1817 roku na terenie Królestwa Polskiego i która trafiła do Krakowa. Otóż w 1830 roku wybucha Powstanie Listopadowe. I akurat w tym momencie umiera dwoje rodziców Barbary. Siostry, które zostają same na gospodarce, postanawiają Barbarę przywieźć do Warszawy, do siostry wizytek, aby została oczywiście zakonnicą. I tam zaobserwowano u Barbary pierwsze delikatne symptomy choroby psychicznej. Siostry odesłały Barbarę do świeckich ludzi, aby ona mogła się wyleczyć. Powiedzmy, że się wyleczyła. I Barbara dalej chciała odbywać służbę w Bogu w zakonie. Trafia do Krakowa, idzie dokładnie tutaj tą ulicą, mija tą kapliczkę, którą tutaj widzicie po mojej lewej stronie, a za murami znajduje się klasztor karmelitek bosych. Reguły tego klasztoru są niezwykłe surowe. Ktoś, kto wchodzi za ten mur, musi się wyrzec tak naprawdę świata zewnętrznego. Na razie Barbara przekracza mur karmelitek bosych. Nikt nie przypuszcza, że 30 lat po tym, kiedy Barbara wkroczy za mur klasztoru, zbierze się tutaj wielotysięczny tłum, który z kamieniami będzie chciał rozszarpać klasztor i karmelitki bose za to, co zrobiono Barbarze właśnie w tym klasztorze. Okazuje się, że siostry zaczynają zauważać u Barbary niepokojące symptomy. Jest to nadmierna pobożność. Barbara potrafi spowiadać się 8, 7, a nawet czasami 15 godzin, co doprowadza do furii i do lęku spowiedników. Dochodzi do tego momentu, że siostry ściągają lekarza do właśnie zgromadzenia, który w adnotacji lekarskiej zapisuje, że Barbara siedzi na chórze, krzyczy, siąka, wydaje dziwne, wyjące odgłosy,
siostry zamykają Barbarę w celi klasztornej. Ogrodnik, który wchodzi do celi, zastaje Barbarę rozebraną do naga, która krzyczy i tańczy nago dookoła stołu, który znajduje się w tej celi. Siostry postanawiają Barbarę zamknąć za karę do karceru. Nikt nie przypuszcza, że kara ta będzie trwała 21 lat. Otóż siostry obserwują dalsze pogorszenie się stanu zdrowia Barbary. W tej celi, w której została zamknięta, Barbara często krzyczy. Ściąga z siebie ubranie, drapie się, obija ciało o mury celi. Siostry wzywają jeszcze raz lekarza psychiatrę, doktora Wróblewskiego, który diagnozuje u Barbary erotomanię. Muszę wam tylko powiedzieć, że stan psychiatrii i wiedzy psychiatrycznej w pierwszej połowie XIX wieku to było raczej szarlataństwo, a nie leczenie. Oni dręczyli ludzi, a nie leczyli. Na przykład Barbarze przystawili pijawki, aby wyleczyć ją z choroby psychicznej. I ten właśnie pseudopsychiatra stwierdza erotomanię. Mówi, że natychmiast trzeba w oknie wstawić kraty, dlatego że Barbara gotowa jest wyskoczyć przez okno i rzucić się w dół. Siostry wstawiają kraty, murują oczywiście drzwi i tylko nad małym, takim małe okienko zostawiają, gdzie podają jej żywność. Później, kiedy sprawa nabiera rozgłosu, jedna z sióstr na komisji sądowej zeznaje, że tak naprawdę schodziłam już później co 3 miesiące i wymieniałam jej słomę jako posłanie. Wyobraźcie sobie, że ta sprawa w ogóle nie wyszłaby na jaw, gdyby pewnego dnia nie przyszedł niepodpisany anonim na biurko śledczych ówczesnych władz policyjnych. I w tej informacji jest zawarta wiadomość o tym, że właśnie w klasztorze karmelitek bosych więziony jest człowiek. Jest to bardzo wnikliwa informacja, która podaje dość sporo szczegółów. I teraz druga sytuacja. Taka informacja musi trafić na odpowiedniego człowieka. Trafia na energicznego śledczego, który od razu zajmuje się sprawą. Jest to sprawa delikatna. Mamy do czynienia z klasztorem, gdzie świecki człowiek wejść nie może. Mamy z regułą zakonną. Mamy również z potęgą i siłą Kościoła katolickiego. Śledczy idą do biskupa Gałeckiego. Tak naprawdę wcale nie muszą do niego iść, bo przecież mają do czynienia z przestępstwem. Ale zachowują pewną regułę dyplomacji. Biskup oczywiście natychmiast wydaje zgodę na wpuszczenie komisji śledczej tutaj do kościoła. Mało tego, sam z tą komisją się udaje. Komisja w 1869 roku idzie krętymi schodami, szarym, zaciemnionym oczywiście korytarzem, podchodzą do drzwi. Zardzewiały zamek, klucz, drzwi są otwierane. Kiedy komisja śledcza otwiera drzwi, towarzyszy jej również duchowny, ksiądz. Widok jest przerażający. Jest to ciemna cela. O zapachu stęchlizny, odoru, niemytego ciała. Barbara jest całkiem naga, w rozczapiżonych włosach, z obłędnym wzrokiem. Waży, wyobraźcie sobie, waży 34 kilo. Wygląda jak zjawa, jak upiór. Ksiądz, który wizytuje wraz z komisją właśnie tą celę, jest wystraszony. Natychmiast posyła po kogo? Po biskupa Gałeckiego. A dlaczego? Bo musi sam na własne oczy to zobaczyć. Bo przecież to jest widok, którego nie sposób jest słowami wyrazić i powtórzyć. Kiedy biskup wchodzi i widzi ten widok, stają mu włosy dęba, krzyczy. To tak wygląda, siostry, wasze miłosierdzie? Barbara oczywiście wystraszona. Dostaje lęku na widok tylu ludzi. Zaczyna przerażliwie krzyczeć. Dajcie mi pieczeń, dajcie mi pieczeń. Jestem głodna, popełniłam grzech nieczystości. Wiem, ale wy, siostry, nie jesteście aniołami.
Barbara jest chora psychicznie. Jest obłąkana. Nie ma gorszej choroby niż choroba psychiczna. Przecież chora głowa, człowiek nie wie, co się dzieje. Takim ludziom się pomaga, a nie zamyka w celi na 21 lat. W całej tej historii nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Trzeba sobie zdać sprawę również z tego, że Barbara Ubrych była udręką w pewnym rodzaju dla sióstr karmelitek bosych. Przecież od początku nie skazały ją na izolację. Wołały lekarzy, specjalistów, psychiatrów. Tak jak powiedziałem, w tamtym czasie psychiatra albo przyszedł z pijawkami i upuścił krwi, albo zalecił zimne, mrożące okłady, albo podał środki przeczyszczające. A więc dopiero później, kiedy już nie radziły sobie z tym problemem, skazały Barbarę na wieloletnie więzienie. I nie tylko na cierpienie psychiczne, ale także fizyczne. Bo przecież pamiętacie, że powiedziałem, iż jedna z sióstr zeznała, że co 3 miesiące wymieniała jej słomę. Rozebrano ją do naga, upodlono. Jest to bardzo dziwne, że siostry za tym murem w tamtym czasie liczyły 21 osób. Przecież ich założenie było, aby pomagać bliźniemu. Założenie było, aby nie były wobec siebie anonimowe. I założenie było takie, aby stanowić rodzinę. To wszystko to, co powiedziałem, nie wpisało się w założenie wobec Barbary Ubrych. Komisja wyciągnęła, oczywiście śledcza Barbarę, z tego więzienia. Oddano ją do szpitala psychiatrycznego Ducha Świętego. Niestety konsekwencji tego, co działo się za tymi murami, nie poniósł nikt, bo nie było winnych, bo nikt nie przyznał się i nikomu nie można było udowodnić, że rzeczywiście z jego rozkazu wynikło takie cierpienie. Barbara Ubrych spowodowała, że w Krakowie wybuchły zamieszki. Musiano ściągnąć wojsko, aby je uciszyć. Barbara Ubrych umarła w zakładzie psychiatrycznym jako stara, leciwa kobieta w wieku ponad 80 lat. Już teraz czeka na Was reportaż o tym, co niemieckie, hitlerowskie gady wyrabiały w okupowanej Łodzi. Bardzo ciekawy i nietuzinkowy reportaż. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy chcieliby oglądać ten reportaż oraz inne różne unikalne treści, wystarczy wspierać nasz kanał. Pod każdym filmem znajduje się przycisk Wesprzyj oraz link, w który klikając albo wchodząc możecie wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i brać bonusy, które dla Was przygotowaliśmy. Reportaże, podcasty oraz rozmowy ze świadkami historii zaczynają się od progu srebrnego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Wędrówek z Historią. Serdecznie dziękujemy naszym mecenasom. Wspierają nas Radosław Burczyk, Admingo 50, Grzegorz Barsz, Biker Budzyk, Witold Chojecki, Artur Chojecki, Mariusz Juszczyk, Gildorf K., Karol K., Michał Komisarski, Marcin Lukomski, Elsena Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Tokaj, Bartłomiej Żurowski, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrski, Michał Folga, Remigiusz Goranowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy.